Cześć, witam Was serdecznie, Sebek z tej strony i rozegram sobie dzisiaj mecz Roma-Porto, kwalifikacje do Ligi Mistrzów. W prawdziwym meczu, w pierwszym meczu było 1 do 1, ciekawe jak będzie dzisiaj. Ja szczerze mówiąc kibicuję bardziej FC Porto. Wiadomo, gra tam Iker Casillas, ale oczywiście bardziej wolę Porto niż Romę, a rozegram sobie meczyk tymi saszetkami, dlatego że są tutaj te dwie drużyny. No i dobra, lecimy. Mecz jest dzisiaj o 20:45, jak pozostałe oczywiście. No i jestem strasznie ciekawy, czy Legia awansuje, a mają straszne, strasznie duże szanse. Dobra, lecimy. No i co tutaj? Tu jest Benfica. No to nie, nie ma gola. CSKA Moskwa. Tu mamy Manchester City. Bayern Monachium. Juventus. O co tu tyle kart? Co to? Czy mi się wydawało? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Nie, dobrze. Dobra, nie ma gola, lecimy dalej. Oczywiście piszcie w komentarzu, komu wy będziecie dzisiaj kibicować, jeżeli chodzi o ten mecz. Dobra, lecimy dalej. Dobra, nie ma nic. Tutaj PSG, Manchester United, Benfica, Galatasaray i Sevilla. No i dalej bez gola. Dobra, druga połowa. Kolejne dwie saszetki. Oj. I co my tu mamy? Odkładam sobie kody, które mi są już w sumie niepotrzebne. Dobra. O, znowu Manchester United. Olympiakos, Barcelona. O, pięknie. Zawodnik meczu Neymar. O, i jest pierwszy gol. Indy i jest pierwszy gol dla FC Porto. O, i proszę bardzo, jest 1-1. I Roma. Manolas. 1-1. A już myślałem, że Porto będzie wygrywać. No i ostatnia saszetka i zobaczymy, czy ten wynik się skończy też 1-1. Normalnie byłaby dogrywka. Ale ja się nie będę w to bawił. No i dobra. Tu mamy drużynę z Belgii. Tu Bayern Monachium. Trzy karty. I jest gol. Jest gol dla Porto. Jest 2-1. I Manchester City, De Bruyne na końcu. I u mnie tutaj w meczyku wygrywa FC Porto. I właśnie tak chciałbym, żeby ten meczek się skończył naprawdę. Dobra, to by było na tyle. Ja Was pozdrawiam serdecznie. Trzymajcie się. Pa, pa. No i kibicujcie Legii.